Gdy sześć samców zaczyna poszukiwania, trudno ukryć młode, które nie mogą nadążyć. Ginęły powoli. Zabiły wszystkie 11 lwiątek. Widok samców zabijających młode jest przykry dla każdego, nawet dla biologa, który rozumie, jakie to ma znaczenie ewolucyjne. Po śmierci młodych samice wkrótce weszły w okres rui i mogły znowu kopulować. O to chodziło samcom mapocho, pragnącym przekazać swoje geny. Przez 3 miesiące mapocho zabiły i pożarły wszystkie młode. Mr. T i Krzywy Ogon najwytrwalej szukali lwiątek, by mieć pewność, że żadne nie przeżyje. Jedna czwarta młodych, które giną w pierwszym roku, jest zabijana przez samce. To naturalny proces przejęcia stada.